Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z grą Suicide Squad Kill the Justice League, czyli najnowszą grą DC, która trafiła do sprzedaży na początku lutego. Za grę odpowiada studio Rocksteady, czyli twórcy gier Batman Arkham i właśnie ten tytuł zalicza się do tak zwanego Arkhamverse. Jest to decyzja, która wywołała duże obruszenie wśród fanów, ponieważ jest to tytuł zmieniający stylistykę, koncepcję poznaną wcześniej, a niektóre decyzje fabularne twórców spowodowały, że mamy pewne rozbieżności i nieścisłości, ale wszystko po kolei. Materiał będzie składał się z takiego luźnego zaprezentowania elementów, które mamy w danej grze i na bieżąco będę dzielił się wrażeniami, żeby bliżej końcówki podsumować temat. W grze będziemy wcielali się w złoczyńców i do dyspozycji mamy czwórkę. Tutaj widzicie Deadshota, w moim otoczeniu jest King Shark, Kapitan Boomerang i Harley Quinn. Postaciami możemy swobodnie przełączać się, następuje to bardzo szybko, bardzo płynnie. Postacie mają unikalny sposób poruszania się, możemy im także zmieniać wizerunki, a także mają bronie palne, którymi będą posługiwali się. O ile bronie palne to jest takie bardzo luźne podejście, ponieważ mogą oni między sobą współdzielić. Dla przykładu tutaj u Deadshota mam karabiny, coś w tym stylu, snajperki. Jeżeli będę u King Sharka, to także mogę współdzielić te karabiny maszynowe bodajże. A chyba u Boomeranga mogę snajperki współdzielić. Więc jeżeli taki ekwipunek zdobędę, to muszę uważać, żeby przypadkiem nie podrąbać Deadshotowi. Jeżeli chodzi właśnie o taką postać, to jeszcze mamy specjalne umiejętności, które możemy odpalić podczas walki. Je widzicie na dole ekranu, musimy wcisnąć odpowiednie przyciski, żeby te umiejętności odpaliły się. Jeżeli chodzi o sposób poruszania się, to każdy właśnie ma swój. U Deadshota jest to plecak odrzutowy, u Boomeranga jest to mój ulubiony sposób poruszania się. Jest to rękawica Speed Force połączona z boomerangiem, rzucamy taki boomerang i szybko do niego dobiegamy. Dodatkowo możemy takie pojedyncze przeskoki robić. U King Sharka jest to poruszanie się jak a la Hulk, czyli rozbiegamy się i bum, skaczemy na duże odległości. Też możemy zrobić taki podwójny przeskok, a wciskając L1 mogę zrobić taki duży wyskok w górę, ale także zrobić takie jebutne padnięcie. Super Hero Jump, jak to mówił Deadpool. U każdego bohatera przełączamy się między broniami. Mamy dwie właśnie palne do dyspozycji. U King Sharka jest to minigun. Bardzo fajna sprawa, satysfakcjonująca przy falach wrogów, który szybko możemy rozwalać. Pod innym przyciskiem mamy broń palną, broń białą i zaraz mamy, że do niej przejdę. Tu był jakiś typeczek, który mnie musztrował. To teraz, Dobra, nie dojdę do niego tak swobodnie. O, ale tutaj są jacyś wrogowie, to zaraz Wam pokażę. Gdzie oni są? No byli tu jacyś przed chwilą. Aha. Sorki, widzicie, że mimo na mapie, że jest pełno wrogów, to czasami trudno ich znaleźć. Ale dobrze, do tego elementu przejdę troszkę później. Teraz machnę. On, King Shark, macha takim tasakiem. Natomiast u Deadshota będzie to karabinki mieszczące się w nadgarstkach. Bardzo fajna sprawa. Do takiej broni także dołączamy specjalne umiejętności, które odblokowują nam Poison Ivy i ją spotykamy w trakcie historii i za jej pośrednictwem będziemy mieli takie pewne moce. O, tam są ci bohaterowie, to niedługo, znaczy wrogowie, przeciwnicy. To niedługo będę mógł bliżej Wam ich pokazać. Gdzieś tu było... O! Mam tutaj też celownik u Deadshota, fajnie można z daleka nawalać tych wrogów. Spoko sprawa. Jeżeli chodzi o nasze postacie, w grze jest także zaimplementowany system a la RPG. Bardzo fajna sprawa, urozmaicająca temat. I tutaj mamy do wyboru m.in. talenty. Każda postać ma własne drzewko umiejętności. My zdobywamy punkty w ramach danego drzewka po wykonywaniu umiejętności i przełączamy sobie punkty. Możemy w danym momencie swobodnie zmieniać punkty w ramach danego poziomu. Na przykład tu mam brany taki punkt, mogę tutaj się przyłączyć, wszystko hula i działa jak chce. Wyposażenie, każda postać ma swój własny ekwipunek, który możemy zdobywać w wykonywanych misjach, czy u pingwina je wytwarzać za punkty, które zdobywamy w trakcie gry. Ta broń akurat jest wytworzona u pingwina i nawet widzicie taki symbol pingwina się pojawia. Nasi bohaterowie także mają swój wygląd, który możemy bawić się i zmieniać za rzeczy zdobywane w ramach wyzwań Littlera. Tu
Tutaj mamy podzielone na trzy stroje. Jeden to jest strój a la Ligi Sprawiedliwości, bardzo fajna wdzianka, podobają mi się te inspiracje. I tutaj mamy podzielone na Arkham, jak i Task Force X. I tutaj zdobywamy różne rzeczy, którymi możemy się swobodnie bawić. Na przykład mogę sobie wziąć taki tuf, taką maskę, taką kolorystykę i nasza postać zmienia się nie do poznania. Ale ja akurat bardziej wolę właśnie takie tradycyjne podejście do tematu. W przypadku King Sharka podoba mi się szczególnie strój Ligi, bo to jest Superman włożony wielkiego rekina. Ogólnie King Shark ma wiele fajnych motywów w tej grze. Wielokrotnie śmiechałem z tego powodu, ale jeżeli spojrzymy na Harley Quinn, tutaj można dojść do bardziej wizerunku z serii Arkham, bardzo mi się to podoba ułożenie, a sama postać ma też dużo różnych fryzurek, makijażu, więc myślę, że będzie co pod tym kątem się bawić. Będąc teraz przy temacie wyglądu, przejdę do sklepiku, ponieważ mam tutaj system mikropłatności, który podoba mi się nienachalną formą. Jest coś takiego, w żaden sposób nie miałem żadnych powiadomień, więc nie czułem się do tego zmuszany, a kupowanie wyłącznie pod kątem wizualnym, czy to pod kątem jakiejś broni, czy skinów dla naszych postaci. Są to niemałe sumki, bo jak zobaczymy u Harley, kupienie takiego równa się 1000 sztuk tej wewnętrznej waluty, a 1000 to jest 45 zł, więc kto bogatym broni? No dokładnie nikt. Poza tym tutaj w górnym menu znajdziemy kontrakty. To są takie wyzwania, które możemy przyjmować, wykonywać i za ich wykonanie odbieramy finanse, które pozwolą nam działać. Mamy mapę, na której jest bardzo dużo misji pobocznych, wyzwań lidera z Nightcheck. I choć mapa na pierwszy rzut oka daje dużą perspektywę przestrzeni, to uwierzcie, że przejście z tego krańca do tego krańca to jest kwestia 2-3 minut, szczególnie jeżeli gra się King Sharkiem. Jest coś takiego też jak centrum, to już jest wartość bardziej ukierunkowana pod sezonowość, bo co sezon będziemy dostawać inny Elsword i w jego ramach będziemy mieli pokonać pewnego przeciwnika, jakiego nie będę zdradzał, bo to było równoznaczne z finałem kampanii, ale powiem, że kampania właśnie daje jasny kierunek, co my w tych zeznach będziemy robili. No i tutaj mamy Legion, czyli możemy zmieniać poziom trudności, dobierać także inne osoby, z którymi będziemy grali. Ja aktualnie gram z botami, ale nie ma problemu, żebyśmy zaprosili naszych znajomych do grania. Ja niestety nie mam kogo zaprosić, bo moi znajomi nie grają w to, ale także możemy zaprosić jakichś randomów. Fajna opcja, ale ja akurat tego nie praktykuję, bo lubię wiedzieć z kim grać, żeby połączyć się na słuchaweczkach, pośmiać się, piwko walnąć do tego tak dalej. A jeszcze jedną rzecz, którą teraz widzę, kodeks. Tutaj tu mamy takie pewne informacje, które dopowiadają nam fabuły w ramach tego świata. Spoko sprawa, którą odblokujemy w trakcie gry, czy zbierając znaczki litera. Aczkolwiek ja tutaj nie zaglądałem, więc nie powiem Wam, co dokładnie tutaj występuje. Tak z grubsza prezentują się nasi bohaterowie i przejdę teraz do wykonania jakiejś misji pobocznej. O, pokażę Wam zarówno jak wygląda robienie wyzwań litera, bo trochę tego mamy, ale także misje poboczne. Ogólnie mogę powiedzieć, że trochę rzeczy jest do wykonywania w ramach tej gry. Zarówno rzeczy pod kątem i postgame'owym, jak i w trakcie, różnicując to, co my robimy w ramach historii, ale wszystko jest bardzo monotonne. Jeżeli przyjdziecie pierwszą godzinę gry, to z grubsza będziecie wiedzieli, co my w tej grze będziemy robili. Bo jasne, mamy troszkę zdywersyfikowanych rzeczy. Tutaj jakiś tor przeszkód, tutaj musimy zabezpieczyć jakichś ludzi, tutaj musimy pokonać falę wrogów, tutaj musimy coś zdobyć i tak dalej, ale wszystko sprowadza się do jednego. Od tego punktu muszę przejść do kolejnego, rozwalać w różny sposób masy wrogów i odebrać nagrodę. Właściwie to tyle. I jest to coś, co mi w dłuższej perspektywie będzie sprawiało sporo nudy tak naprawdę, ponieważ jestem osobą, która preferuje jednak troszkę unikalnej zabawy, żeby było dywersyfikacji, żeby był jakiś wybór. I pewnie są takie gry, jak przeze mnie ogrywany aktualnie mobilny Potter, Magic Weekend, który też cierpi na monotonność, ale tam mam jednak konkretną pulę zajęć, których wykonuję każdorazowo coś innego. Tutaj mam pulę zajęć, ale wszystko sprowadza się do robienia jednego kółko tego samego i to powoduje, że ja usiądę do tej gry na pół godziny i wyłączam ją, bo już mam trochę dosyć. Ta monotonia dosłownie nudzi mnie w dłuższej perspektywie. Takim urozmaiceniem są teraz podejmowane przeze mnie
wyzwania Lidrera, które dają mi konkretną zawartość pod kątem wizualnym, a także bawienie się umiejętnościami postaci, jeżeli chodzi o sposób poruszania. I jest to bardzo fajna sprawa, żeby coś innego poczuć, ale są to bardzo krótkie aktywności, których wykonanie zajmuje, no nie wiem, góra minutę, może nawet niecałą. Ojejku, co ja teraz użyłem, nie to co powinienem. No i tego też nie ma niestety za wiele i to powoduje, że no mam to urozmaicenie przez chwilkę, no ale jak widzicie, teraz robiłem wyzwanie 33 sekundy. I to tyle, jeżeli chodzi o temat. O, co, latając po Metropolis można też znaleźć takie fajne smaczki geekowskie ze świata DC. Fajna, urozmaicająca sprawa, ale nic nie wnosząca do historii. Poza Riddlerem mamy jeszcze coś takiego jak jego znajdźki i to uważam za temat bardzo kiepsko potraktowany, bo w serii Batman Arkham no to był ten smaczek, że my szukaliśmy, nie wiedzieliśmy gdzie są te znaczki. Też głowiliśmy się jak to zdobyć, jakie umiejętności użyć, a tutaj wszystko mamy podane na mapie. Możecie zauważyć, że troszkę tych znajdziek mamy w różnych miejscach. Ja już kilka zebrałem, ale kilka zostawiłem. I zebranie znajdźki to jest tylko rozglądanie się. O, tutaj już widzimy, że taka znajdźka jest w tym miejscu, pyk, podchodzę. I zgarnięta. A, uwaga, nie, nie, bo troszkę przeleciałem. Ach, no chodź tu. O matko, nie, nie, nie. Nie, no serio, nie mogę tam podlecieć. Ale to są tylko wyłącznie moje umiejętności w graniu na padzie w te gry, no. O, i teraz zdobyłem. Wystarczyło tylko podejść, podnieść i to tyle. Więc szkoda, że ten element został tak bardzo spłaszczony, bo w serii Batmanach nawet miałem satysfakcję, żeby tego szukać, bo ilekroć mi się udało złamać tą łamigłówkę, domyślić o co chodzi, to ja czułem się takie, wiecie, podjarane, że jest, udało mi się. A tutaj spójrz na mapę, podleć, weź. Szkoda, że tak ten temat spłaścili. Podejdę teraz do jakiejś grupy wrogów, bo widzę, że tutaj są, więc mogę wam troszkę pokazać mocniej feelingu. Strzelanie bardzo satysfakcjonujące. Wrogowie też dosyć szybko padają. Jeżeli chodzi o sposób pokonywania, jest kilka barierów, że tutaj musimy od kogoś zmniejszyć tą barierę, którą mają. Tutaj możemy ich zamrozić, tutaj coś tam możemy zrobić, ale niestety większość będzie sprowadzała się do takiej monotonnej rozgrywki. Szczególnie zaraz to najlepiej pokażę na jakiejś misji pobocznej. Czekajcie, co to jest? Okej, że tutaj będzie chyba taka niespecjalna, ambitna misja, ale zobaczycie, że wykonując tą misję będę polegał właśnie, żeby porozwalać ich luźno i tyle. O, zobaczcie, tutaj teraz wykonałem pod kwadrat X taką finisher specjalny skąpiony na jednej postaci. I bardzo brutalny, krew się leje, ale dający fajną taką satysfakcję, jak to jest przy Mortal Kombat. Taki mega brutalny cios. O, i to jest sposób teraz zdejmowania przeciwnika, że miał sobie barierę. Ja musiałem przytrzymać cios wręcz, wtedy on z niego tą barierę zdejmował i tworzył się taki wybuch mrozu, który zamraża bohatera, znaczy przeciwnika oraz postaci wokół niego. I widzicie, w jaki prosty sposób idzie zdejmować te postacie. Więc to są postacie, które w pojedynczym wyzwaniu nie stanowią dla mnie żadnego trudności, żeby pokonać. Prawdziwa trudność się pojawia, kiedy tych przeciwników jest od cholery. I to jest właśnie coś, co ja w takiego gry, typu gier nie lubię, zarówno w hack and slashach, jak i w loot shooterach, że mamy ilość, nie jakość. Chodzi mi tutaj, że nie mamy za dużo takich przeciwników, gdzie mamy skomplikowany sposób ich pokonywania, że musimy jakoś natrudzić, tylko po prostu mam, o, tak jak teraz, pojawia mi się para wrogów, ja nie jestem w stanie zorientować się, co tu dokładnie się dzieje, i po prostu nawalam wszystko jak leci. Wrogowie jak najbardziej padają, a i owszem, bo już 8 ich rozwaliłem, nawet sam nie wiem kiedy. Ale jeżeli chodzi o jakąś głębię w tym, co rozwalam, coś pokombinowałem, żeby to faktycznie było trudne, żadnej trudności mi to nie sprawia. O, ja już praktycznie pokonałem tych wrogów, nie stosuję żadnych specjalnych technik, żeby ich tam pokonać. Wszystko łatwo mi przychodzi, tylko trzeba wiedzieć gdzie i kto. Dopiero takie giganty wymagają ode mnie czegoś więcej, bo raz muszę zrobić dobrą kontrę, innym razem właśnie muszę przytrzymać cios wręcz, żeby ta bariera została zdjęta. On też ma łącznie chyba 3 punkty życia, żeby to pozdejmować. Tak, o.
Teraz musiałam użyć kontrę, żeby zdjąć mu jedną ochronność. Wcześniej musiałam użyć przytrzymanego ciosu wręcz, żeby go rozbroić. I już ta postać jest teraz na tyle osłabiona, że mogłam go pokonać. I tak to przebiegało, czyli można... Zauważyć, o, i misja poboczna wykonana. I tak mniej więcej te misje poboczne wykonają. I mogę powiedzieć, że w takiej rozgrywce jest to coś, co sprawia mi naprawdę satysfakcję, bo szybko ci wrogowie padają. Pięć strzelania też jest bardzo fajny, ale nie ma w tym nic takiego ambitnego. Po prostu porozwalać widowisko szybko wszystko, nie do końca wiem, co się na ekranie dzieje. Zbieram nagrodę, tyle przechodzę do kolejnej misji. I właściwie tak większość rozgrywki wygląda w tej grze. Bardzo szkoda, bo szybko to wpływa na moją nudę, ale z drugiej strony jest to przerywane ciekawą dla mnie historią, ponieważ sama historia ma sporo plot twistów, podąża ciekawym torem. Dużo miałem frajdę już z samego... Czekajcie, szukam jakiejś misji, żeby coś tutaj jeszcze wykonać. A, niech to będzie. Dobra, zobaczymy. Jakieś trzy czaszki, może będzie troszkę więcej się będzie działo. Ok. Dobra, zmienię sobie w ogóle postać na King Sharka, żeby szybciej przejść. Wam też będę pokazał, jak te sposoby wyglądają poruszania się. Dobra, i wracam do Meridium. Podobała mi się historia, bo naprawdę miała ona swoje momenty. Podobało mi się samo takie mroczniejsze podejście, że w końcu mamy Legion, który jest dla zamordowania Ligi Sprawiedliwości, a nie jak w komiksach mówimy o tym motywie, a właściwie nigdy ten motyw nie jest wykorzystywany. Z drugiej strony jest to historia, która dla mnie niekoniecznie dobrze działa, jeżeli chodzi o to uniwersum, bo było bardzo mało nawiązań do poprzednich części, te, które się pojawiły, były wymuszone. Ja bym chyba sposób wytłumaczenia, dlaczego Deadshot ma inny kolor skóry. Mówią, że to jest oryginalny, tandem był podrabiany, co totalnie mi się nie klei, bo tandem miał na tyle spójnych faktów, że jest na w jaki sposób on miałby być niby w taki sposób oszustem. No nie, czuć, że to jest po prostu wymuszone i na siłę zrobione. I czasami wolałbym już takie kwestie, żeby były pozostawione bez pewnego tłumaczenia, niż żeby w tym krokiem to podążało. Czekajcie, co mam zrobić? Od kontr. Ok. I tutaj właśnie mamy misję, którą muszę pokonywać przeciwników wykonując kontry, czyli to, co przed chwilą widzieliście. Ale znowu będzie to misja, w której ja będę musiał rozwalać przeciwników, żeby coś tam zrobić. No takie... A ja w tym wykonywaniu kontr jestem tak beznadziejny, że ja się raczej umęczę. Nigdy jakiegoś wyczucia nie miałem. O, on ma bardzo fajny finisher, że on próbuje nawet w głowę odgryźć, później rozwala, rościna. Bardzo super sprawa. Dobra, gdzie są ci, co mam te kontry wykonywać? Nie wiem, na razie strzelam tymi kontrami, a widzę, że tutaj nic nie pada. Tylko ja na razie padam. No. Więc ja bym wolał, żeby ta gra działała jako własny, niezależny uniwersum. Wtedy myślę, że i twórcy nie mieliby tej... O, w końcu udało mi się kontrę. Wtedy twórcy nie byliby zobowiązani, żeby podpinać się po coś. Oczekiwania graczy też byłyby stosunkowo mniejsze, bo ta gra spotkała się z bardzo dużą krytyką, że odcina się stylem i wszystkim innym, że idzie w stronę gry usługi, która wymaga połączenia z internetem i to też jest dla mnie spory minus, ponieważ, kurczę, no... Ja nie mam problemu z internetem, ale wielokrotnie miałem sytuację, że nagle serwery się gry zawieszały czy coś tam i ja nie mogłem się zalogować przez dobre... Kurczę, przez dobrą godzinę nawet nie mogłem się zalogować do gry, a miałem akurat chwilę, żeby pograć. I to jest coś, co mi się mega nie podoba w takich grach właśnie w usługa, że... Kurczę, masz niby grę, która umożliwia ci solo rozgrywkę, ale jeżeli chcesz solo, to jesteś od nas uzależniony, od naszych serwerów i tak dalej. No nie, to coś nie jest to coś, co jednak... w takich gierkach lubię. Klimatycznie ta gra też mi się podobała. Dużo czarnego humoru, fajnie oddana drużyna, charyzmatyczne postaci, dobry feeling i położenie charakteru na naturę bohaterów. To są na przykład, są takie kontrowersyjne zachowania tych bohaterów, które troszkę zabierały szacunku niektórym postaciom, tak jakby członkom Ligi Sprawiedliwości, ale widzę w tym duży plus, ponieważ czuć, że my gramy tym złoczyńcami. I na przykład zachowanie, że bumerang tam kogoś obsikuje. No okej, okay, faktycznie zabiera to komu szacunek i pewną aurę postaci, która była obsikana,
ale z drugiej strony, czy tak nie zachowałby się prawdziwy łotr typu bumerang? Uważam, że jak najbardziej tak. Graficznie uważam, że ta gra też prezentuje dobry poziom. Jasne, nie jest to poziom, który pojawia się w różnych grach, które stawiam na fotorealizm czy jakieś inne uchwycenie tematu, ale jak na ramę loot shootera, który choćby reprezentuje, nie wiem, Fortnite oraz tego typu gry pokrewne, nawet myślę, że nie, dobra, nieważne co chciałem powiedzieć, to uważam, że jest to dobre potraktowanie tematu i szczególnie podobały mi się cutscenki, przerywniki filmikowe, które no, dobrze animowały postacie, ruchy, emocje, fajny też był dubbing. No, jest czym tutaj się naprawdę zachwycać i podoba mi się także same podejście do tej skinu, że miałem jakąś satysfakcję i motywację, żeby podejmować tych różnych wyzwań, które dawały mi te rzeczy, żeby mieć pełną zawartość, ale do reszty misji niekoniecznie to czuję. Przed chwilą na pewno też widzieliście, że tych wrogów dużo rozwalam, tak dalej. Okej, ale co dla mnie troszkę też to odbiera temu systemowi RPG, bo ja bardzo lubię, kiedy takie systemy RPG występują, to mi daje też satysfakcję, że miał usiąść, rozwijać te postacie i tak dalej, ale szczerze mówiąc, dobra, niech to się tylko odbierze, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten system był bardzo mi potrzebny i odczuwalny w ramach gry, no bo okej, ja tutaj zdobywam punkty, przyznaję i tak dalej, ale wielokrotnie miałem, że te punkty zalegały mi z przydzieleniem. Przydzielałem je, ja nie czułem, żeby nagle moja postać była lepsza w rozwalaniu wrogów. Tak samo, jeżeli chodzi o bronię. To, co tutaj widzicie, to jest większość broni, które ja zdobyłem gdzieś już w połowie gry i ja ich po prostu nie zmieniam. Także nie chodzę do pingwina i nie wytwarzam tych mocy, tych broni, bo ani to nie są lepsze bronie, ani nic nie zmieniam w rozgrywce. Wystarczy mi taki podstawowy zestaw, który miałem. Jedyne, co faktycznie przydaje mi się w tej grze, to moce Ivy. Bo one wywołują te efekty, które potrafią zabrać uzbrojenie naszym przeciwnikom, czy potrafią one także zamrozić na chwilę przeciwników, więc łatwiej ich jest rozwalić. Ale też, jeżeli chodzi o te moce, mi wystarczyła lodowa moc podstawowa, którą na początku odblokowuję. I dawało to fajny efekt wizualny i było skuteczne w walce z przeciwnikami. Ale czy potrzebowałem te inne? Niekoniecznie. To już bardziej było tylko odblokowanie i przydzielanie sobie tych umiejętności, żeby patrzeć na fajne efekty wśród postaci i było właściwie to tyle. Nie jestem pewien, czy ująłem wszystkie wrażenia, jakie chciałem Wam przekazać, ale jeżeli coś pominąłem, to wyłącznie z takiego rozgarnięcia, bo jak mam kiepską podzielność uwagi między tym, co dzieje się na ekranie, a tym, co mówię, bo muszę tu się skupić. Ale jeżeli interesuje Was, co jeszcze więcej mogę o tej grze powiedzieć, wpadnijcie na fanpage'a albo na portal. Tam zrobiłem takie podsumowanie moich wrażeń, które przemyślałem na spokojnie i spisałem. Ale gameplay połączony z wrażeniami to jest taki dodatek, żebyście mieli wgląd, jak ta gra wygląda, żeby troszkę samemu wyrobić zdanie na jej temat, no i podzielenie się takimi najważniejszymi rzeczami, które chciałem Wam przekazać. Uważam, że ta gra jest takim przyjemnym średniaczkiem. I daleko jej do gry roku, równie daleko jej do najgorszej gry roku. Po prostu jest to inna gra niż Batman seria Arkham. Dobrze czy źle? Nie mam zielonego pojęcia. To, co otrzymałem, jak najbardziej sprawiło mi frajdę. Mam przyjemność rozwalania tych wrogów. Mam także przyjemność z historii, którą było dane mi wykonywać. O, tutaj jest fajny akcent, jeżeli chodzi o Harley, bo ona ma taki sposób poruszania się za pomocą sznura Batmana przyczepionego do drona i jeżeli zawiesimy się w powietrzu, to na przykład Deadshot swój plecak wykorzystuje, żeby być tak w powietrzu przez chwilę, a ona się wiesza na tym sznurku i tak sobie dynda. A w trakcie, będąc w powietrzu, na chwilę stopujemy, więc łatwiej można tych przeciwników porozwalać. No, wracając do tematu, bo znowu uciekłem. Jest to właśnie tak przyjemny dla mnie średniaczek. Ma swoje minusy, ma swoje plusy. Najgorszym dla mnie minusem to jest ta monotonność, bo to jest dla mnie aspekt, który zabija dla mnie każdą grę. Odbiera mi szybko przyjemność z grania i troszkę też wpływa na to, na feeling czucia postaci, czy ona się faktycznie rozwija, czy nie. Ale jest to gra nawet tej swojej monotonności dająca satysfakcję, frajdę. Historia bardzo mi się podoba, aczkolwiek lepsza byłaby nie podpinając pod serię Batman Arkham. No i co? Uważam, że dostaliśmy ok produkt. Nic szalonego, nic beznadziejnego. Jeżeli lubicie loot shootery, myślę, że będziecie się przy tym dobrze bawić. Przynajmniej może tak jak ja.
Bardzo jestem ciekaw, jak będzie prezentowała się zawartość sezonowa, bo twórcy obiecują regularne wsparcie tej gry. Już na marzec jest zapowiedziany pierwszy sezon, więc będziemy mieli okazję przejść na alternatywną ziemię, zobaczyć, jakie tam są problemy, odstrzelić kolejnego przeciwnika i także posmakować nowej postaci, bo co sezon będą dochodziły kolejne grywalne postacie. Pierwszą z nich będzie Joker. Nie wiadomo, którzy będą kolejni. Jestem bardzo ciekaw, czy sezony poza tymi postaciami dadzą jakieś aktywności unikalne. Już tutaj wiem, czego mam się spodziewać i jeżeli będzie to powtórka sezonowa tym, co miałem w finale, czyli po prostu jakby zmieniam mapę, która jest podobna wyglądowo do tego, co tu widzę, ale w troszkę innej pogodzie, a aktywności będę wykonywał te same, to nie specjalnie będę zainteresowany. Głównie chyba będę tylko odpalał wtedy grę, żeby zobaczyć nową postać, jak będzie zanimowana, jaki będzie miał te ruchy kończące i tyle. No ale mam nadzieję, że to są moje przewidywania mylne, że twórcy pozytywnie mnie zaskoczą i będą wywiązywać się z swoich obietnic. Co jeszcze mogę dodać, bo teraz mi się przypomniało? Podoba mi się to, jak ta gra płynnie chodzi. Tak. Nigdy nie miałem żadnych zawiech, wszystko ładnie czytuje się, niezależnie czy to filmik, czy gra, szybkie, płynne przyłączania się, ale niestety ta gra nie jest pozbawiona bugów i dziwne, że o tym jeszcze nie wspomniałem, dopiero przy końcówce, bo rzeczywiście kilka błędów miałem uniemożliwiających mi grę. Miałem taki błąd, że na przykład wchodziłem sobie tutaj w menu wyposażenia, wychodziłem, nagle moja postać ginie. Dokładnie było przeciwników, nie wiedziałem, o co chodzi. I tak ginąłem raz, drugi, trzeci, czwarty, potem błąd się naprawił. Niespecjalnie mnie to wkurzyło, bardziej śmieszyło, ale jak już przeszedłem grę, to miałem problem, że zawiesiło mi się na wczytywaniu z Elseworldu do Metropolis i to mi się wczytywało przez kilkanaście minut. Byłem zmuszony w końcu tą grę wyłączyć, bo już cholery dostawałem i okazało się, że po wyjściu z gry i włączeniu jeszcze raz nie zapisał się cały progres, mimo że już miałem napisy końcowe pominięte. I raz jeszcze musiałem przechodzić całą sekwencję końcową, co mi zajęło ponad pół godziny. Więc możecie sobie wyobrazić, że taka frustracja jest, a mniejsze, większe błędy niejednokrotnie mi się pojawiały. Więc szkoda, że na premierę troszkę niedopracowany produkt pod kątem takim właśnie się pojawił, ale też tragedii nie było. Grę ukończyłem, zajęło mi około 20 godzin ze śladowym wykonywaniem misji pobocznych, więc w porządku. To tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Moje wrażenie już znacie, a chętnie poznam Wasze wrażenia. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się ta gra podoba, czy graliście, czy może olaliście ją, jeżeli tak, z jakiego powodu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za uwagę.